Cześć, kochani, witajcie. Właśnie idę na konferencję nauczycieli matematyki, która odbywa się w Opolu, więc mam bardzo blisko. Jestem bardzo ciekawa, co powiedzą nauczyciele matematyki na temat nowej matury, zmian programowych i jeszcze jakieś inne rady, które na pewno Wam się mogą przydać, więc obiecuję, że wszystko Wam zrelacjonuję i zobaczycie, czego się możecie spodziewać na nowej maturze. Pa, pa! Przy wejściu czeka na nas hasło, że najważniejsza jest dziedzina. Mam nadzieję, że maturzyści, którzy codziennie wchodzą do tej klasy, na maturze będą o tym pamiętać. Co do bardzo ciekawych wykładów, pani Maria Romanowska powiedziała o najczęstszych błędach maturzystów na przykładzie matury próbnej z CKE z września 2022 roku. Bardzo ciekawe zadania i klasyczne błędy, które co roku popełniają maturzyści. Na konferencji można było się dowiedzieć, jakie pozycje książkowe są polecane z różnych wydawnictw, żeby przygotować się do matury czy do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w nowych podstawach programowych. Można było przejrzeć różne repetytoria i zbiory zadań, które pomogą w przygotowaniu do matury w nowej formule, jak i do egzaminu ósmoklasisty. Zrobiłam też specjalnie dla Was rozeznanie na temat różnych pomocy do przygotowania się do matury i do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Jeżeli jesteście ciekawi, co zawierają książki z różnych wydawnictw, dajcie mi znać w komentarzu, nagram o tym osobny materiał. Nie musicie już samodzielnie przeglądać wszystkich książek, bo zrobiłam to za Was. A na bardzo ciekawym wykładzie pani Joanny Świercz można było zapoznać się z rewelacyjnymi technikami nauczania w szkole podstawowej. Jeżeli jesteście ich ciekawi, napiszcie mi o tym proszę w komentarzu. Zdradzę Wam kilka z nich, którymi byłam wprost oczarowana. Tak więc podsumowując, cała konferencja była bardzo interesująca, ale to był taki skrót w pigułce. Co ma się pojawić na moim kanale jako pierwsze, w pierwszej kolejności? To Ty o tym zdecydujesz. I teraz pytanie do Ciebie. Napisz proszę w komentarzu, czy w pierwszej kolejności chcesz dowiedzieć się, jakie błędy najczęściej popełnili maturzyści na maturze próbnej we wrześniu 2022 roku? Czy też, jakie są świetne sposoby i łatwe triki na naukę matematyki w szkole podstawowej, czy też może chcesz dowiedzieć się, jakie wydawnictwa, jakie repetytoria i jakie książki polecam do nauki do matury i do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Napisz w komentarzu, jaki materiał chciałabyś zobaczyć w pierwszej kolejności, a ja wezmę to pod uwagę i postaram się nagrać o tym materiał. Dzisiaj dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!